Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Lub Bezpośrednio. Z tej strony Agata Kępa, a dzisiaj moim gościem jest Jakub Droszcz. Będziemy rozmawiać o konserwatywnym województwie marzeń, czyli tak naprawdę części szerszego projektu, publikacji, która się niedawno ukazała. Umówmy się na Polskę, a to za sprawą inkubatora umowy społecznej, której pan też jest częścią. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu swoim oraz całego Stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej. Będę się posługiwał czasem skrótem JUS, żeby też ułatwić zrozumienie naszym widzom. Właśnie, zanim przejdziemy do tego konserwatywnego województwa marzeń, które jest takim jednym z pięciu modelowych województw w tym projekcie, chciałabym trochę zapytać o sam ten projekt. W czasie ponad 30 lat polskiej demokracji spotkaliśmy się z wieloma pomysłami na to, jak budować Polskę, jak tworzyć ustrój. Też obecny ustrój często podlega dyskusji i mamy różne opinie na temat, czy on jest dobry, czy jest wystarczający, czy daje radę, czy obecnie odpowiada na potrzeby Polek i Polaków. Czym jest zatem inkubator umowy społecznej, stowarzyszenie, które wychodzi z nową propozycją, propozycją rozmowy o ustroju, mimo różnic światopoglądowych, które w publikacji są podkreślane? Inkubator umowy społecznej liczy już sobie trochę czasu. Jesteśmy, można powiedzieć, trochę takim startupem. Startupowe mamy podejście. Też inkubator wskazuje na to, że pewne pomysły tworzymy i przede wszystkim jest organizacją ponadpartyjną, ponadpolityczną, zrzeszającą kilkaset osób z całego kraju, z całej Polski, ale także mamy Międzynarodowy Komitet Doradczy. Grono naszych członków stanowią eksperci, samorządowcy, aktywiści społeczni, naukowcy, szerokie grono naprawdę osób. I zakładając inkubator umowy społecznej, połączyła nas myśl, że ustrój Polski, że dzisiejsza polaryzacja, że dzisiejsza sytuacja polityczna i ustrojowa nie odpowiada na wyzwania, które stoją przed Polską. Przede wszystkim ustrój naszego kraju sprawia, że prawie połowa, a na pewno duża część naszego społeczeństwa nie czuje się w Polsce jak w domu przez to, że mamy złe zasady gry dotyczące właśnie ustroju. I nasze stowarzyszenie zgadza się co do idei, zgadza się co do diagnozy, zgadza się, że jesteśmy różni, to jest też nasze hasło, zgoda, jesteśmy różni. I z tego punktu wyjścia zaczynamy. I nasi członkowie mają bardzo skrajne poglądy, naprawdę. Od konserwatystów po progresywistów, naprawdę całe spektrum. I to, że zgadzamy się co do naszego projektu, nie oznacza, że zgadzamy się co do ogólnych postulatów światopoglądu. I to jest właśnie piękne w naszym stowarzyszeniu, że grupa naprawdę wielu osób naprawdę o bardzo zróżnicowanych poglądach połączyła się, usiadła do stołu, porozmawiała i przygotowała właśnie koncepcję, którą opisaliśmy w publikacji. Umówmy się na Polskę, pokażę też. O, tak wygląda nasza książka. Tutaj mamy też grono prawie 30 osób, które podjęło się napisania właśnie tej publikacji. My istniejemy od 2018 roku i ta publikacja jest takim trochę zwieńczeniem naszych prac przez te 5 ostatnich lat i podsumowaniem teraz i przekazaniem w dość przystępnym języku całej naszej propozycji oraz tego, kim jesteśmy, co robimy, co chcemy osiągnąć. I tak jak podkreślałem, jesteśmy ponadpolityczni, ponadpartyjni, nie jesteśmy partią polityczną, nie zamierzamy taką partią polityczną być. Nie jesteśmy też żadnego rodzaju think tankiem, ani innego tego typu organizacją. My powstaliśmy po to, żeby przygotować zmiany ustrojowe oraz zrobić wszystko, co tylko można, żeby te zmiany ustrojowe wprowadzić. Natomiast celem naszego istnienia nie jest samo istnienie, tylko właśnie jeśli by była nasza propozycja wprowadzona, to myślę, że możemy spokojnie rozejść się do domu i zamknąć stowarzyszenie, bo tak jak mówię, celem naszego funkcjonowania nie jest istnienie, tylko właśnie inkubacja nowej umowy społecznej, którą mamy też w nazwie. I w tej nowej umowie społecznej bardzo duży nacisk jest położony na decentralizację, państwo subsydiarne. Też właśnie przez to, jak jest podkreślane w samym projekcie, że jesteście osobami o bardzo różnych światopoglądach i zgadzacie się co do tej samej idei. Możemy spotkać się oprócz konserwatywnego województwa marzeń, tego modelowego województwa, z czterema innymi, liberalnym,
lewicowym, chadeckim i progresywnym, czyli widzimy, że naprawdę jest tak naprawdę z każdej strony ten światopogląd w jakiś sposób ograny. Właśnie w tej publikacji jest 5 tych modelowych województw. Jakby tu można było przybliżyć też słuchaczom, słuchaczkom, jak będą działać w takim razie te samorządy, jak podzielona by była Polska, że byłyby możliwe w ramach właśnie naszych granic możliwe te różne modelowe województwa i że to wszystko by funkcjonowało. Przede wszystkim nasza, tak, rzeczywiście nasza propozycja zakłada decentralizację pewnych aspektów życia społecznego, co do których jest bardzo duża polaryzacja i nie ma konsensusu co do tego, jak można je realizować na terenie całego kraju. Takie kwestie jak edukacja, szkolnictwo wyższe, czy kultura można spokojnie zdecentralizować, czyli to znaczy przekazać te kompetencje, które teraz są na poziomie centralnym, samorządom wojewódzkim. To one są tak naprawdę podstawowym takim modelem, podstawową instytucją, która zarządza danym jednostką terytorialną, w naszym przypadku województwem. Nasza propozycja nie zakłada jakiejś dużej zmiany aktualnego podziału terytorialnego Polski, a przede wszystkim nie zakłada żadnego podziału, bo to też pragniemy podkreślić, nie zakładamy federacji, zakładamy silnie zdecentralizowane państwo unitarne, w którym samorządy mają bardzo większą niż teraz, większy zakres kompetencji, ale to nie oznacza, że od razu mają jakąś autonomię, czy są zdecentralizowane asymetrycznie. To znaczy, że pewne województwa mają więcej kompetencji, a pewne mniej. Nie, my chcemy dać każdemu samorządowi tyle samo kompetencji i stworzyć, i właśnie przenieść te kompetencje na poziom samorządów z poziomu centralnego, czyli zarządzania w Warszawie. A chcemy przede wszystkim zdecentralizować podatki, to znaczy tak jak teraz podatki PIT i CIT są podatkami ogólnopolskimi, to chcemy przekazać właśnie na poziom samorządów, żeby przekazać zastrzyk finansowy samorządom, bo przeniesienie kompetencji bez przeniesienia finansowania byłoby tylko pustym hasłem, które tak naprawdę nie zmieniłoby nic, bo nadal pieniądze i władza cała by była rozdzielana w Warszawie przez rząd centralny. Czyli za kompetencjami w kwestiach właśnie takich spornych co do tego, co nie ma konsensusu na terenie całego kraju, przenosimy je na samorządy wojewódzkie, dalej idzie za tym finansowanie, nie tylko podatki PIT, CIT, ale także usamorządowienie majątku Skarbu Państwa, oprócz strategicznych, kluczowych obszarów, jak chociażby obronność, energetyka, które są teraz, nie ma najmniejszego uzasadnienia do przekazania tych dla samorządów, tych obszarów, tylko musi to być zachowane przez rząd centralny, tak żeby zapewnić strategiczne bezpieczeństwo, zapewnić strategiczne zarządzanie tymi aspektami właśnie bezpieczeństwa, energetyczne bezpieczeństwo, obronność, to są te aspekty, które zostają w kwestii centrum. Natomiast wytypowaliśmy niektóre właśnie takie aspekty polityk publicznych, które spokojnie mogą być usamorządowione i z czego to wynika. Dzisiejsza sytuacja wymusza na wszystkich graczach politycznych grę o sumie zero-jedynkowej, to znaczy zwycięzca bierze wszystko, a przegrany tak naprawdę nie czuje się u siebie tak jak w Polsce, jak u siebie, jak w domu. Mieliśmy taką sytuację podczas rządów PO-PSL, gdzie PiS i generalnie szeroko rozumiani konserwatyści prawica czuli się jakby byli całkowicie usunięci z życia publicznego, a teraz mamy odwrotną sytuację, w którym obóz opozycji nie czuje się dokładnie tak samo, jak się czuł wcześniej, nie czuje się w ogóle nie czuje u siebie. Ciągle ma wrażenie, że jego prawa są szykanowane, a całość obozu opozycji jest wykluczona z życia społecznego. Nie chcę tutaj wnikać w to, czy to uzasadnienie jest prawdziwe i jak bardzo porównanie, nie chcę tutaj żaden symetryzm się bawić. Natomiast chcę podkreślić, że faktem jest, że polaryzacja jest dzisiaj największa od lat, obecny ustrój nie potrafi radzić sobie z tą polaryzacją i faktem jest, że nie wszyscy Polacy czują się w Polsce jak w domu. Dlatego też wychodząc z tej diagnozy stwierdziliśmy, że najlepiej będzie te główne osie sporu zdecentralizować na samorządy, które już dzisiaj odpowiadają na najbardziej palące potrzeby, zarządzają najbardziej istotnymi kwestiami, które są najbliżej danego obywatela, mieszkańca danego regionu. I te aspekty można spokojnie wzmocnić
i nie zostawiać ich na poziomie centralnym. Przykład sześciolatków, ustroju szkół, szkolnictwa wyższego, polityki zdrowotnej. Te wszystkie aspekty są naprawdę bardzo palącą osią sporu i nie ma co do nich zgody na terenie naszego kraju. Natomiast na poziomie województw, które są w naszym przypadku jednostką najbardziej adekwatną do zarządzania tymi aspektami, może być taki konsensus. Jak popatrzymy sobie na geografię wyborczą, geografię poglądów, która jest praktycznie niezmienna od wielu, wielu lat, mamy podział na województwa, które są raczej konserwatywne i województwa, które są bardziej progresywne, bardziej liberalne. I w tych województwach panuje konsensus co do pewnych kwestii i te kwestie można właśnie rozwiązać na terenie samorządu, nie przenosząc ich na teren całego kraju, ponieważ mamy w takim przypadku sytuację, gdzie narzucamy województwom i mieszkańcom tych województw wizję Polski, wizję kraju, która niezupełnie odpowiada na ich potrzeby i na ich poglądy, światopoglądy i jakieś takie wizje przyszłości i teraźniejszości, a także przyszłości, bo co do polityki historycznej też mamy, czy chociażby istnienia IPN-u, też mamy bardzo duży spór. I w przypadku wygrania przez jedną opcję sporu politycznego, ta wizja jest brutalnie narzucana drugiej. Mieliśmy te przykłady od 97, cały czas mamy przykłady narzucania całej Polsce po prostu jednej wspólnej wizji, jednej strategii rozwoju, a nasz kraj, jako że jest bardzo zróżnicowany, to nie jest odpowiednia jednostka, nie jest odpowiedni punkt wyjścia do tworzenia strategii rozwoju czy wizji danych polityk publicznych. Bardziej właśnie bazując na danych, bazując na geografii wyborczej i geografii właśnie poglądów, można przyjąć, że samorząd wojewódzki jest taką optymalną jednostką do tworzenia strategii rozwoju gospodarczego, strategii rozwoju polityki kulturalnej, polityki edukacyjnej czy polityki zdrowotnej. Także tworzymy właśnie kompetencje i zastrzyk finansowy. Przekształcamy Senat RP w Senat złożony z 16 wojewodów, czyli samorządowych wojewodów, bo likwidujemy funkcję marszałka, którzy posiadają te same kompetencje, co obecny Senat. Sejm pozostaje bez zmian. Na poziomie województw tworzymy sejmiki wojewódzkie oraz senaty wojewódzkie złożone z przedstawicieli z wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, też dwuizbowe władze uchwałodawcze województwa. Na poziomie centralnym z kolei wzmacniamy Radę Ministrów poprzez przekazanie silniejszych kompetencji w kwestiach strategicznych oraz instytucję prezydenta RP, który sprawuje nadzór nad samorządami, sprawuje pewnego rodzaju kontrolę i przez to wzmacniamy też władzę prezydenta, instytucję prezydenta oraz tworzymy taką też instytucję jak Kolegium Województw, które złożone jest z przedstawicieli wicewojewodów, przedstawicieli władz województwa do określonych spraw. Kolegium Województw jest pewnego rodzaju odpowiednikiem instytucji w Unii Europejskiej, gdzie ministrowie, wiceministrowie spotykają się, by ustalić pewne polityki publiczne dla danego obszaru w Unii Europejskiej. W naszym przypadku jest to samo. Kolegium wyznacza pewne standardy, przyjmuje pewne uchwały i wyznacza pewne kierunki rozwoju dla wszystkich województw. Natomiast jest to gremium złożone z przedstawicieli województw, a nie władzy centralnej, ponieważ uważamy, że tak jak podkreślałem, władza w Warszawie nie wie, czego potrzebuje mieszkaniec Białegostoku, Suwał, czy mieszkaniec Konina, Kalisza, wszystkich miejscowości, natomiast władze samorządowe będące już na miejscu, będące w posiadaniu odpowiednich instytucji, tak jak mówię, z kompetencjami, finansami, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, gdzie Warszawa zatrzymuje kurek z pieniędzmi albo dosypuje w zależności od poglądów politycznych, to niezależnie czy dzisiaj, czy wcześniej to się działo, i pełni rolę takiego nadzorcy nad tym, jak samorządy, te biedne samorządy radzą sobie z zadaniami publicznymi. Także chcemy to zmienić, tworząc nowe instytucje, wzmacniając niektóre już istniejące, a przede wszystkim właśnie decentralizując te kwestie sporne, które już teraz są bardzo palące dla Polski i Polaków, i przekazując też rządowi, najbardziej wzmacniając rząd centralny, centrum, czyli zostawiając te aspekty polityk publicznych, które są strategiczne z punktu widzenia całego kraju, takie jak
bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka ochrony, polityka bezpieczeństwa, polityka energetyczna, te aspekty powinny zostać w gestii centrum. Natomiast co do innych, stopniowo można też rozpocząć dyskusję nad tym, co powinno zostać przekazane samorządom wojewódzkim, tak jak mówiłem, chociażby polityka kulturalna, zdrowotna, polityka rodzinna, w części polityka też gospodarcza, szkolnictwo i edukacja spokojnie mogą być zarządzane z poziomu województwa. A skąd pomysł na to, żeby właśnie decentralizować Polskę bardziej w oparciu o województwa? Z jednej strony w publikacji mowa o tym i w samym projekcie, że Polska jest spolaryzowana głównie na część bardziej konserwatywną, czyli te województwa wschodnie i południowe, i tą część bardziej liberalną i lewicową, czyli województwa północne i zachodnie, ale z drugiej strony też jakby w ramach województw też jesteśmy dosyć podzieleni i mamy różne światopoglądy. Jak osoby o różnorodnych tak naprawdę światopoglądach odnalazłyby się w ramach tego województwa, który by już kształtował dość konkretnie politykę? Czy właśnie ten podział nie jest oparty też mocno o stereotypy? Nasz podział, nasza wizja nie jest w żadnym wypadku oparta o stereotypy. To jest głęboko przemyślana, zbadana idea oparta o fakty i dane, które są ogólnodostępne. I faktem jest, że istnieje podział na Polskę północno-zachodnią, która jest bardziej liberalno-lewicowa, i południowo-wschodnią, która jest bardziej konserwatywna. Będąc chociażby ostatnio w Białymstoku z profesor Sylwią Sysko-Romańczuk, która jest współautorką rozdziału konserwatywnego, które razem napisaliśmy, byliśmy w Białymstoku właśnie na wydarzeniu promującym książkę i padły tam ciekawe stwierdzenie, że u nas, cytując już, albo inaczej parafrazując, u nas przedstawiciel Platformy Obywatelskiej to jest taki warszawski PiS, a SLD-owiec to jest taki grunwaldowiec, czyli chodzi do kościoła co niedzielę i jest szczęśliwym w związku małżeńskim po katolicku albo po chrześcijańsku generalnie. Więc te województwa, tak, oczywiście są wewnątrz zróżnicowane, ale nie aż tak bardzo, jak nam się wydaje z punktu widzenia całej Polski. Na poziomie całej Polski polaryzacja jest bardzo widoczna, natomiast nie widać tej polaryzacji aż tak bardzo na poziomie wojewódzkim, gdzie właśnie, tak jak mówię, prezydent Białegostoku, czy liberalny, jakikolwiek inny prezydent, albo konserwatywny prezydent, burmistrz, wójt danej gminy, łatwiej dogada się w kwestiach takich jak polityka edukacyjna, polityka zdrowotna ze swoim odpowiednikiem liberalnym, konserwatywnym tutaj w zależności od tego podziału, niż ktoś, kto narzuca całą wizję, całą politykę z Warszawy, gdzie te aspekty, te odmiany konserwatyzmu, liberalizmu, socjaldemokracji są naprawdę różne od tych w regionach. Tworzymy też instytucje, które wymuszają w naszej propozycji, wymuszają pewne kompromisy i tworzenie takich polityk publicznych, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i poglądy województw, mieszkańców województw, jak właśnie chociażby ten senat wojewódzki złożony z przedstawicieli włodarzy gmin, burmistrzów, prezydentów, wójtów, sejmik właśnie samorządowego wojewodę czy kolegium województw, tak żeby umożliwić to, żeby na poziomie danego samorządu, danej jednostki podziału terytorialnego mieszkańcy czuli się naprawdę zadbani, zaopiekowani i że te władze publiczne realizują ich rzeczywiste poglądy, a nie właśnie, że tak jak teraz mamy sytuację, gdzie prawica narzuca swoją wizję mieszkańcom Polski, którzy akurat jej nie popierają, i na odwrót była ta sytuacja, kiedy PO-PSL właśnie też był u władzy i narzucał całemu krajowi właśnie swoją wizję. Chcemy właśnie to zmienić, chcemy, żeby w razie przegranej w wyborach niektóre, wszyscy gracze polityczni mieli te same szanse na utrzymanie i realizację swoich postulatów na poziomie wojewódzkim. Nie tylko, że jak tracimy całą Polskę, w sensie wybory parlamentarne, to tracimy wszystko, wszystkie dostępy do wszystkich instytucji publicznych, dostępy do pieniędzy, które chociażby są właśnie z podziału PIT-CIT, czy majątek Skarbu Państwa jest łupem politycznym. My chcemy to zmienić właśnie w ten sposób, że decentralizujemy właśnie aspekty polityk publicznych oraz usamarzędawiamy majątek oraz podatki dochodowe PIT i CIT, tak żeby wybory ogólnopolskie nie przekreślały szansy dla opcji politycznych na zwycięstwo w poszczególnych województwach. Czyli możemy sobie wyobrazić, że pomimo tego, że
na poziomie ogólnopolskim rządzi obóz liberalno-progresywny, to w województwie podlaskim, podkarpackim, lubelskim czy kieleckim rządzą politycy o profilu konserwatywnym albo o różnych odmianach, aspektach konserwatyzmu, bo konserwatyzm podlaski może się różnić od konserwatyzmu lubelskiego czy podkarpackiego. Tak jak mówiłem, nawet konserwatyści, myślę, że w Wielkopolsce są zupełnie inni od konserwatystów na Podlasiu i dajemy szansę wszystkim tym aspektom, wszystkim tym odmianom konserwatyzmu, liberalizmu, wszystkich opcji politycznych, równe szanse na realizację swoich postulatów, swojej wizji, kształtowania polityk publicznych, niekoniecznie zważając na wybory ogólnopolskie, które w obecnym stanie rzeczy są grą o sumie zero-jedynkowej, zwycięzca bierze wszystko, łupem padają wszystkie instytucje publiczne i tak jak mówiłem, dane wszystkie inne opcje są absolutnie wykluczone z życia publicznego. To teraz już tak właśnie przechodząc do tego przykładu, o którym dzisiaj chciałam porozmawiać, czyli do tego konserwatywnego województwa marzeń. W publikacji tym modelowym konserwatywnym województwem jest Podlasie, stąd też pewnie to spotkanie w Białymstoku, bo na Podlasiu, tak, bo na Podlasiu to właśnie Białystok, Łomża i Suwałki zostały wyznaczone i tak naprawdę są tymi trzema głównymi ośrodkami miejskimi. Chciałam się tu zapytać, jakie byłoby to konserwatywne województwo marzeń? W publikacji wydawało mi się, że głównie oparte by było to o podział właśnie na część gospodarczą, czyli rozwój rolnictwa. Wspomniałam tam Dolinę Rolniczą 4.0 przy jednoczesnym wdrażaniu innowacji technologicznych i tą część społeczną, czyli wsparcie rodzin wielodzietnych, ale przy jednoczesnym poszanowaniu wielonarodowości, na przykład poprzez obecność dużej liczby Białorusinów, z którymi też by była współpraca i poszanowaniu wielowyznaniowości, bo samo Podlasie też nie jest jednolite religijnie. To może też najpierw zacznę od tego, skąd te pięć województw się wzięło. Tworząc naszą propozycję, chcieliśmy też pokazać, jak w praktyce mogłoby to wyglądać. Jak w praktyce różne województwa mogłyby kształtować swoje polityki publiczne i jak mogłoby wyglądać w przyszłości, kilka lat po wprowadzeniu naszej reformy ustrojowej, dane województwo. I jako, że tak jak podkreślałem, jesteśmy bardzo zróżnicowani w samym gronie inkubatora umowy społecznej, to zostaliśmy poproszeni, akurat ja i profesor Sylwia Sysko-Romańczuk, jako że reprezentujemy konserwatystów, republikanów i szeroko rozumianą prawicę w naszym stowarzyszeniu, zostaliśmy poproszeni o przedstawienie wizji województwa konserwatywnego. Nie prawicowego, konserwatywnego, ponieważ ja sam uważam, że podział na prawicę i lewicę jest dość sztuczny, a właśnie lepiej określać to właśnie województwem konserwatywnym. I wybraliśmy akurat Podlasie ze względu na, tak jak mówiłem, geografię wyborczą, czyli fakt, że wyborcy i mieszkańcy województwa podlaskiego są, jak co pokazują właśnie badania, wszelkie statystyki, bardziej konserwatywni. To jest też na takiej podstawie wybrane zostało podwoiewództwo progresywne, województwo pomorskie, województwo wielkopolskie jako województwo liberalne, więc to wszystko zostało właśnie przemyślane, oparte o fakty i dane. I wszystkie, jeśli tworząc województwo marzeń konserwatywne, właśnie opisując wizję rozwoju województwa podlaskiego kilka lat po wprowadzeniu naszej reformy, naszej propozycji, zebraliśmy też bardzo dużo danych na temat samego województwa, czyli to nie było tak, że dwójka autorów z Warszawy albo generalnie z całej Polski właśnie tworzy jakąś wizję, która nie ma urzeczywistnienia, jakby nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, tylko pomogły nam osoby bezpośrednio z Podlaskiego, które w tym przypadku nasza niezastąpiona researcherka Magdalena Olchanowska, która pomogła nam zebrać dane, stworzyć profil mieszkańca województwa podlaskiego, tak żebyśmy na podstawie tych danych mogli stworzyć taką wizję konserwatywnego województwa marzeń województwa podlaskiego. I nie oparliśmy rzeczywiście to na rozwój gospodarczy, rozwój rolniczy, rozwój też społeczny, różne aspekty, które już się dzieją, bo Dolina Rolnicza 4.0 już powstaje. Więc to nie jest tak, że my sobie to wszystko wymyśliliśmy, tylko rozwinęliśmy już istniejące polityki publiczne, które dzięki naszej wizji, dzięki naszej propozycji mogłyby znaleźć urzeczywistnienie.
Chociaż, nie wiem, kolej w Łomży, wieczny problem dla podlaskiego. U nas mamy podlaskie Trójmiasto, które dzięki szybkiej kolei dojazdowej można z Łomży do Suwałk być w 2-3 godziny. Pociągiem, który objeżdża właśnie całe województwo podlaskie Trójmiasto, dzięki czemu które jest bardzo dobrze skomunikowane. Czyli właśnie infrastruktura, reformy gospodarcze, nastawienie na przedsiębiorczość, na rozwój przedsiębiorczości, na wsparcie eksportu podlaskiego przetwórstwa, które jest już dzisiaj bardzo silne i może spokojnie konkurować nie tylko w Polsce, ale także za granicą. I nasza propozycja nowej umowy społecznej decentralizacji może dać impuls władzom wojewódzkim, a przede wszystkim kompetencje oraz zastrzyk finansowy, dlatego żeby wspierać właśnie podlaskich eksporterów, rozwijać wysokotechnologiczne, wysokoproduktywne, efektywne rolnictwo, czy infrastrukturę, która teraz jest zarządzana tak naprawdę z Warszawy. Możemy sobie zawsze wyobrazić, jak mamy chociażby inwestycje infrastrukturalne, to przyjeżdża cała wierchuszka z Warszawy, od arcybiskupa aż po lokalnych polityków i szczyci się tym, że otworzyło się drogę powiatową, musi przyjechać oczywiście minister, wszyscy, a to spokojnie może być realizowane przez władze wojewódzkie. Spokojnie można sobie wyobrazić właśnie wizję, że te samorządy mają odpowiednie pieniądze i odpowiednie kompetencje do tego, żeby inwestować w infrastrukturę, wiedząc, gdzie inwestować w tą infrastrukturę, tak żeby rozwijać całe województwo, a nie tylko te gminy na przykład, które aktualnie wspierają aktualną partię rządzącą, czy to jest PO-PSL, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy jakakolwiek inna partia. Więc postawiliśmy na kompleksowy rozwój gospodarczy, kompleksowy też rozwój edukacji, szkolnictwa wyższego, edukacji zawodowej zgodnej z profilem konserwatywnego wyborcy, konserwatywnego Podlasiaka. Oparliśmy właśnie to o uniwersalne idee konserwatyzmu, republikanizmu, czy generalnie właśnie szeroko pojętej prawicy. I odpowiedzieliśmy też na realne potrzeby mieszkańców województwa podlaskiego, tak żeby ta wizja, jakby oni jakby to czytali, to osoba o profilu konserwatywnym poczuje, że te idee są realizowane i mieszkaniec województwa podlaskiego poczuje się, o, dobrze, to wszystko rzeczywiście się dzieje, to ma sens. I takie też słowa usłyszeliśmy w Białymstoku. Oczywiście było też mnóstwo komentarza, że pewne aspekty mniej, pewne bardziej. Natomiast jest to punkt wyjścia, to jest nasza autorska wizja, jest to nasze zaproszenie do rozmowy o tym, jak mogłoby wyglądać właśnie konserwatywne województwo, w naszym przypadku podlaskie, ale także inne w całej Polsce, ponieważ nasza propozycja nie betonuje sceny politycznej, nie wyznacza od razu wyniku gry politycznej, tylko zakłada stworzenie pewnych reguł gry, pewnych instytucji, które są neutralne, a wynik kształtują aktorzy i ich postulaty oraz poglądy, także możemy sobie wyobrazić, że województwo podlaskie może stać się kiedyś województwem liberalnym, a województwo wielkopolskie może tam spokojnie zwyciężyć opcja konserwatywna. My dajemy pewne narzędzia, pewną propozycję, a nie od razu wyznaczamy, że musi być na zawsze, na wieki wieków, amen, województwo podlaskie konserwatywne, a województwo wielkopolskie liberalne. To w każdej chwili może się zmienić. Wszystko zależy właśnie nie od wyborów na terenie całego kraju, ale od wyborów samorządowych, tam gdzie najpełniej będą realizowane postulaty, poglądy mieszkańców województw o danym profilu. Tak, zwłaszcza, że już w tym samym rozdziale fabularyzowanym o konserwatywnym województwie jest mowa o tym, że w Białymstoku na przykład wcale nie rządziłby PiS, więc już te różnorodności na terenie województwa są widoczne. To, co dla mnie też na pewno było ciekawe, to, że przypuszczam, że konserwatyzm jednak jest często kojarzony, zwłaszcza w liberalnych i lewicowych bańkach, z zacofaniem, a tutaj jest położony nacisk na rozwój, na technologię, także właśnie momentami na bardziej ekologiczne rozwiązania, jak na przykład odnawialne źródła energii. I czym właśnie jest ten nowoczesny, zielony konserwatyzm, który też zdaje się być opisywany w tym rozdziale? Czy konserwatyzm ma czasem rzeczywiście złą opinię? Jak patrzymy sobie na historię, to konserwatyści byli jednymi z najlepszych reformatorów, wprowadzali bardzo dużo słusznych postulatów i myślę, że ten obraz wynika z kwestii światopoglądowej po prostu, że opcja liberalno-lewicowa dostrzega konserwatywny światopogląd, jeśli chodzi o właśnie jakieś kwestie co do rodziny, związków, prawa do aborcji,
I przez to jakby używa tego zacofania. Konserwatyzm nie jest zacofany i wielokrotnie modernizował świat i dawał właśnie impuls rozwojowy i kształtował otaczającą nas rzeczywistość, więc to nie jest tak, że konserwatyści od razu chcą właśnie zabetonować, żeby nic nie zmieniać, to tacy tradycjonaliści po prostu we wszystkich aspektach. Nie, zdrowy konserwatyzm zakłada pewne mechanizmy ewolucji opierając się na instytucjach, które są, może inaczej, które są ukształtowane tak, żeby sprzyjać całej wspólnocie, a nie tylko określonym grupom społecznym i stawiać na rozwój wspólnoty. A przede wszystkim rodziny, która w przypadku konserwatystów jest podstawową jednostką społeczną. W wielu przypadkach oczywiście, bo może być konserwatyzm liberalny, ale to już kwestie politologiczne, więc nie będziemy w te aspekty wchodzić. A nasza wizja właśnie zakłada, że konserwatyści mają swoje pole do popisu, mają swoje narzędzia, instytucje, które mogą spokojnie realizować i nie zakładamy od razu właśnie, tak jak też podkreślałem, że coś może się zmienić. Tak jak dzisiaj mamy w przypadku, dzisiaj mamy takie... Mamy właśnie, tak jak pani powiedziała, prezydenta z Białegostoku, pana Truskolaskiego, który jest z opcji liberalnej, ale to, tak jak mówię, to jest inny typ liberalnego prezydenta, inny typ Platformy Obywatelskiej, niż możemy spotkać na co dzień w Warszawie czy w Wielkopolsce. A jeśli chodzi o zielony konserwatyzm, to prawica i generalnie konserwatyści właśnie dbają o tą wspólnotowość, o wspólne dziedzictwo, które można zostawić przyszłym pokoleniom. I w naszej wizji właśnie postawiliśmy na ten zielony konserwatyzm. Odnawialne źródła energii, specjalne dedykowane szkoły wyższe, które tworzą nowe technologie w tym obszarze, wysoko efektywne, wysokoproduktywne, oparte o nowoczesne technologie rolnictwo, które może być konkurencyjne nie tylko właśnie w ramach województwa, ale też w całej Polsce i w całej Unii Europejskiej oraz na wszelkich rynkach zagranicznych. To jest właśnie to zdrowe podejście, żeby nie tylko kształtować teraźniejszość, ale też przyszłość w oparciu o przeszłość, o instytucje, które zostały wyznaczone, które zostały stworzone nie po to właśnie, żeby ugruntować zastany stan rzeczy, tylko żeby odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i problemy. I konserwatyzm nie zakłada braku zmian, ale ewolucję zmian. Dlatego też ta propozycja może być dla konserwatystów bardzo, bardzo interesująca, ponieważ konserwatyści mają zmysł innowatora, mają właśnie w tym momencie mają też wszystkie narzędzia, żeby ukształtować właśnie ten ustrój i wypromować Polskę jako najlepiej zarządzający, jako kraj najlepiej zarządzający polaryzacją oraz także napięciami społecznymi. Ponieważ to nie jest zjawisko tylko polskie, że jesteśmy różni. Natomiast nasza propozycja jest pierwszą propozycją, która rzeczywiście odpowiada na lepszą potrzebę zarządzania tą polaryzacją, bo ta polaryzacja nie zniknie. Nadal będziemy się kłócić, nadal będziemy różni, nadal nie będzie jednego typu Polaka, bo to PRL ugruntował nas w tym, że jest jeden homogeniczny naród. Nieprawda, jesteśmy różni i naprawdę mamy różne bańki, w których żyjemy i niekoniecznie musimy się wszyscy zgadzać, natomiast chcemy, żeby właśnie wszyscy czuli się u siebie jak w domu. I konserwatystom właśnie z tego powodu, żeby stworzyć ustrój, w którym Polska jest na piedestale, jeśli chodzi o zarządzanie polaryzacją, może się spodobać. Kolejny powód to też odsunięcie od siebie takiego wahadła, które zawsze uważamy w Polsce, czyli jak jest teraz rządzą konserwatyści, to zaraz przyjdzie opcja liberalno-lewicowa i wytnie wszystkich konserwatystów wszystkiego, co tylko można. Takie niebezpieczeństwo można zauważyć już teraz, że jeśli do władzy dojdzie chwilowo obecna opozycja, to wszelkie dokonania, wszelkie osiągnięcia rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości zostaną automatycznie usunięte. A to 8 lat pracy nie tylko polityków, ale urzędników, ludzi kultury, ludzi biznesu, którzy włożyli bardzo duży impuls rozwojowy w nasz kraj i może to wszystko zostać zaprzepaszczone. Natomiast w przypadku wprowadzenia naszej wizji konserwatyści będą mieli szansę, jeśli przegrają na terenie Polski, to będą mieli szansę wygrać w województwach, w których wyborcy są bardziej konserwatywni, ich poglądy bardziej odpowiadają ich postulatom.
I po trzecie wreszcie, wprowadzenie naszej propozycji ustrojowej pomaga wytrącić monopol narracyjny opozycji w kwestii kształtowania naszego wizerunku za granicą. Bo teraz mamy troszeczkę tak, że opozycja ma bardzo duże atuty w postaci chociażby Ann Applebaum, czy dobrych relacji z politykami Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Wizerunek Polski w oczach naszych partnerów, no generalnie można sobie wyobrazić, że nie jest zbyt dobry, jeśli się ciągle słucha, że w Polsce łamana jest demokracja, praworządność i wszystko. Nie mówię, nie od razu też nie będę odpowiadał na pytanie, czy albo swoją opinię na ten temat, natomiast faktem jest, że nasz wizerunek jest aktywnie kształtowany przez opinię opozycji i politycy konserwatywni nie mają w tej chwili dobrego wyjścia z tego monopolu, natomiast wprowadzając naszą nową umowę społeczną, konserwatyści wytrąciliby wszystkie te atuty z rąk opozycji, przełamaliby ten monopol narracyjny o Polsce niszczącej praworządność i demokrację, właśnie w pełni wprowadzając demokrację, nowy ustrój, w którym wszyscy gracze są. Nie definiujemy wyniku gry, ale definiujemy reguły, na które wszyscy się zgadzamy. Z tych właśnie powodów nasza propozycja może być dla konserwatystów bardzo interesująca i bardzo obiecująca na przyszłość. Bo tutaj na pewno też by była budowana po prostu marka Polski na nowo, jeśli byłaby wprowadzona ta nowa umowa społeczna, do której jako stowarzyszenie zachęcacie. To, co też zauważyłam w trakcie czytania o konserwatywnym województwie marzeń, to, że pewne elementy tego województwa zdają się być jakby wspólne czy bardziej uniwersalne także dla osób o różnym światopoglądzie. Też tak naprawdę o tym już tutaj po części mówiliśmy, czyli na przykład bardziej ekologiczne, zielone rozwiązania, czy na przykład rozwój infrastruktury kolejowej w przypadku Podlasia, głównie kolejowej, ale tak naprawdę w przypadku innych województw ogólnie transportowej, czy o czym jeszcze tutaj nie mówiliśmy, a też było, czyli postawienie bardziej na cyfryzację, także w przypadku rozwiązań demokratycznych, czyli na przykład referenda. Czy w tej publikacji, w tym konkretnie rozdziale o konserwatywnym województwie, możemy też znaleźć pewne bardziej uniwersalne recepty dla całej Polski? Bo też właśnie sama publikacja zdaje się mówić o tym, że te różne rozwiązania testowane na poziomie województw mogłyby inspirować inne województwa do tych wdrożeń, na które same by nie wpadły. Tak jest. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie instytucja Kolegium Województw, które wyznacza pewne standardy, jest pewnym mechanizmem uczenia się, wymiany doświadczeń, a także wprowadzania pewnych rozwiązań na terenie całego kraju. We wszystkich województwach. W naszym przypadku województwo konserwatyzmem przedstawiliśmy wykorzystanie tego mechanizmu chociażby w podręcznikach do historii, które zostały przygotowane w gronie historyków, w IPN-u, kościoła też. Podręcznik historii i teraźniejszość w naszym rozdziale jest punktem odniesienia i kształtowania właśnie edukacji we wszystkich województwach. Mamy też przykłady wspólnego zarządzania instytucjami. Właśnie wspomniany przeze mnie IPN jest zarządzany między innymi przez województwo podlaskie, a także kilka innych województw. Natomiast Polska Akademia Nauk jest zarządzana przez głównie Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Więc mamy te mechanizmy wspólnego kształtowania polityki naukowo-historycznej. Tak, te mechanizmy współpracy. Mamy oczywiście, konserwatyzm jest bardzo uniwersalny w swoim przekazie. Generalnie to w naszym województwie, naszej wizji konserwatyzmu, to jeśli szanujesz tradycję, mowę, obyczaje danego województwa, płacisz tu podatki oraz też uczysz się wszystkich zwyczajów języka także, bo to też ważne, to jesteś pełnoprawnym obywatelem, jesteś pełnoprawnym mieszkańcem, nie ma tutaj problemu. I tak mamy tą wizję właśnie urzeczywistnioną w naszym rozdziale, chociażby właśnie za pomocą wspomnianych Białorusinów, którzy już teraz bardzo licznie przyjeżdżają na Podlasie i generalnie do Polski. I właśnie województwo podlaskie dzięki tej różnorodności kulturowej, dzięki temu wcześniejszej idei tolerancji, bo to przypomnijmy, to Podlasie powinno uczyć tolerancji, a nie Warszawa tolerancji Podlasia, bo tam tolerancja jest znana już od wieków, mając taką strukturę religijną, narodowościową,
Więc integruje swobodnie i spokojnie Białorusinów, ale także przyciąga konserwatystów z całej Polski. Mąż głównej bohaterki przyjeżdża chociażby z zachodniopomorskiego, przynosi własną firmę, ponieważ jako informatyk ma bardziej konserwatywne podglądy i stwierdził, że na Podlasiu najpełniej one będą realizowane i chce wspierać tamte polityki publiczne swoimi podatkami, a jako informatyk może to realizować z każdego miejsca na ziemi, więc przeprowadził się na Podlasie, gdzie poznał swoją żonę. Teraz tworzą szczęśliwą, konserwatywną rodzinę. Także mamy te uniwersalne właśnie, uniwersalne idee, które można zaaplikować do wszystkich województw. I myślę, że takie same idee znalazłyby się w innych województwach. Natomiast celem właśnie było pokazanie, że konserwatyści mogą skutecznie kształtować polityki publiczne, w czym są bardzo dobrzy i znani są od wielu wieków z tego, że właśnie są innowacyjni, są ustrojowymi innowatorami, potrafią tworzyć instytucje oraz polityki publiczne, które bardzo długo są wykorzystywane i są wzorem do naśladowania w całym świecie i tego chciałbym życzyć też konserwatystom, żeby wykorzystali naszą propozycję i uczynili z konserwatyzmu głównego ustrojowego innowatora i przede wszystkim z Polski właśnie stworzyli markę najlepiej zarządzającego polaryzacją kraju. A jak wyglądałaby edukacja obywateli i przygotowanie do życia społecznego? Widzimy na podstawie tego rozdziału, że tak naprawdę jest bardzo wiele możliwości, bo sam rozdział jest fabularyzowany w ten sposób, że mamy historię Magdy i jej rodziny, tak naprawdę bardzo dużej rodziny. I po kolei, jak są wspomnieni kolejne osoby, czy to rodzeństwo, czy kuzynostwo, czy nawet starsze osoby, no to można wybierać różne ścieżki edukacji, jak właśnie ona by wyglądała. Wzorem konserwatywnych polityk publicznych, chociażby Szwajcarii, Austrii czy Niemiec, stwierdziliśmy, że warto postawić nie tylko na masową edukację, kształcenie magistrów, osób z licencjatem, ale szkolnictwo zawodowe, przygotowujące od razu, dające narzędzia i kompetencje od razu do pójścia w dany zawód. I rzeczywiście widzimy to po rodzinie naszych bohaterów, gdzie brat głównej bohaterki, będący czarną owcą, po technikum gastronomicznym otwiera już kolejną restaurację, ponieważ nie poszedł właśnie na studia, tylko od razu poszedł do dobrej szkoły zawodowej, potem na dobre praktyki, korzystając ze wzorców i z infrastruktury, że tak powiem, obecnej już w województwie podlaskim, ponieważ mamy tam rzeczywiście dobrą bazę kulinarną i dobrą bazę, jeśli chodzi o przetwórstwo. To dlatego też postawiliśmy tam, odpowiadając też na potrzeby i też na te wszystkie dane, które otrzymaliśmy, że szkolnictwo zawodowe mogłoby przynieść poprawę pozycji młodych ludzi, poprawę też ich dalszych losów, i to szkolnictwo zawodowe mogłoby być odpowiedzią właśnie na tą nadprodukcję magistrów, którą teraz widzimy, i też zapewnić przyszłość właśnie młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, co nie oznacza od razu, że porzuciliśmy też szkolnictwo wyższe, które rzeczywiście jest bardziej sprofesjonalizowane i dostosowane do strategii rozwojowych województwa. Mamy chociażby szkołę wyższą, przetwórstwo energii, mamy bardzo dobrą Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku, też szkoły wyższe regionalne, chociażby w Łomży, w Wałkach, gdzie absolwenci od razu są przejmowani przez biznes, instytucje publiczne, które, ponieważ uczelnie wyższe kształcą rzeczywiście pod potrzeby rynku, a nie pod dane po prostu jakieś widzimisię, tylko rzeczywiście te strategie regionalne są kształtowane przez samorząd i dostosowane właśnie do potrzeb rynku, do potrzeb wyzwań, z którymi zmagają się mieszkańcy województwa i także samo województwo. Więc szkolnictwo zawodowe, fach w ręku, ale także profesjonalne szkolnictwo wyższe, które odpowiada właśnie na bezpośrednie potrzeby i wyzwania stojące przed samorządem. To, co podkreślaliśmy właśnie, samorząd sam tworzy strategię rozwoju województwa, ponieważ najlepiej zna potrzeby mieszkańców i to jest odpowiednia jednostka do kształtowania takich strategii, jak na przykład strategii eksportowych, właśnie strategii rozwoju energetyki odnawialnej, czy strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Zmierzając już do końca, sam projekt
zakłada, że potrzebujemy debaty i jest zaproszeniem do rozmowy. Ta publikacja, umówmy się na Polskę, jest niejako takim podsumowaniem tych prac przez ostatnie lata. Czy to jednocześnie jest koniec projektu, czy jak on będzie właśnie dalej przebiegać, czy właśnie jako stowarzyszenie Inkubator Umowy Społecznej chcecie moderować też tę rozmowę w kolejnych województwach i wśród Polaków? Wydanie książki było oczywiście tylko początkiem. Mamy wydarzenia w całej Polsce. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych, Inkubator Umowy Społecznej, na Twitterze, Facebooku, gdzie można zobaczyć, gdzie aktualnie właśnie organizujemy rozmowy, organizujemy wydarzenia. Przede wszystkim chociażby w Katowicach, Lublinie będą najbliższe wydarzenia, także we Wrocławiu pod koniec czerwca. Więc teraz jeździmy po Polsce, jeździmy po regionach, a nie tylko w Warszawie, skupiamy się na rozwoju debaty, promując, rozmawiając właśnie o tym, jak można byłoby wprowadzić naszą umowę społeczną, zbierając komentarze, zbierając opinie, bo też jesteśmy na to otwarci. I bardzo, tak jak odpowiadając na głosy krytyków właśnie, że nie właśnie nasza propozycja jest zła, czy właśnie niedostosowana, jakby zawsze odpowiedź jest ta sama. To jest zaproponujcie coś swojego. Nasza propozycja jest oparta o dane, nasza propozycja jest oparta o fakty, starannie przemyślana w gronie kilkuset osób o różnych poglądach. To jest absolutny fenomen, że wszyscy usiedliśmy właśnie, tak jak mówię, do stołu i wymyśliliśmy instytucje oraz reguły gry, które są absolutnie neutralne dla wszystkich stron sporu politycznego. Więc jest nasze wydanie książki, wydanie naszej publikacji jest początkiem właśnie rozmowy, a celem jest oczywiście wprowadzenie tej nowej umowy społecznej w ramach stopniowych reform. Też nie zakładamy naiwnie, co też się nam zarzuca, że od razu właśnie wszystko wprowadzimy. Nie, jesteśmy przekonani, że wymaga to setek konsultacji, tysięcy rozmów oraz zmiany wielu aktów prawnych. Niektóre zmiany można wprowadzić ustawowo, niektóre zmiany wymagają zmiany konstytucji, jak chociażby powołanie samorządowego Senatu Rzeczpospolitej czy wzmocnienie roli prezydenta. A więc to nie jest tak, że od razu chcemy wszystko wprowadzić, tylko stopniowo. I dajemy tą propozycję wszystkim partiom politycznym, wszystkim uczestnikom sporu politycznego jako gotową propozycję do wprowadzenia w przypadku przejęcia czy też dalszego kontynuacji rządu, ponieważ ta umowa społeczna odpowiada rzeczywiście na realne potrzeby, na realne problemy, ale także myślę też odpowiada na potrzeby nie tylko obywateli i obywatelek, ale po części też polityków, którzy wiedzą doskonale, że mogą przegrać, wygrać, a w naszym przypadku ta szansa na ich wygraną się zwiększa. Więc nasza propozycja teraz, to właśnie nasza publikacja to jest oczywiście zachęcenie do rozmowy. Celem jest wprowadzenie tej nowej umowy społecznej i bardzo chętnie, tak jak chyba już mówiłem, po wprowadzeniu umowy społecznej zamkniemy się, ponieważ nie chcemy tylko istnieć, nie jesteśmy think tankiem, partią polityczną, nasi członkowie angażują się w różne inicjatywy. Nie oznacza, że to członkostwo w JUS nie oznacza od razu, że akceptujemy, że zgadzamy się, może inaczej, akceptujemy tak, ale że nie że zgadzamy się z poglądami swoich koleżanek czy kolegów. Więc będziemy na pewno monitorować to, czy i doradzać i zachęcać wszystkich polityków, wszystkich ekspertów, urzędników do wprowadzenia zaproponowanych przez nas instytucji. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości te mechanizmy, te instytucje i nasza propozycja zostanie wprowadzona ku chwale oczywiście Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję tutaj za odpowiedzi. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciliśmy wszystkich do zapoznania się z tą nową umową społeczną i do rozpoczęcia rozmowy. Tak. Sama jestem po lekturze książki. Tak. Sama jestem po lekturze książki i mam nadzieję, że to nie jest koniec właśnie rozmów, które uda mi się poprowadzić tutaj na ten temat i dyskusji. Już też widzę, że zaczęłam w gronie znajomych i mam kolejkę osób, które chcą przeczytać książkę i pożyczyć. Także bardzo serdecznie zachęcam. A panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zachęcamy do nabywania książki, zapoznania się z naszymi kanałami społecznościowymi, odwiedzenia też naszej strony internetowej nowaumowa.pl. Wiemy, że książka została wyprzedana już praktycznie w dniu premiery, natomiast trwa dodruk, będzie też i chyba już jest e-book,
więc można spokojnie zapoznać się z naszą książką. Na początek poprzez stronę internetową, a później właśnie nabywając książkę polecam. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia.